Cześć, to Macie, witajcie w kolejnym odcinku z serii Minecraft na obcasach sezon 3. I jak widzicie, jesteśmy sobie tutaj u nas w domku i dzisiaj troszkę pobudujemy, troszkę podziałamy. Tak. Ale najpierw, zanim co do czego, chcę sobie zmienić bronię. Ulepszymy te bronie tymi nowymi surowcami, które ostatnio zdobyłam. Słyszałam tutaj lamy, chyba mamy gości, wiecie? Więc ja was serdecznie zapraszam na G2A, gdzie z kodem MADZIK macie 3% cashback, a link jest w opisie filmu. Gdzie ja tu pana słyszałam? Słyszałam przed sekundką lamę, więc... No dobra, Jerzy sobie tam stoi, więc tu teoretycznie powinno gdzieś coś być. No to tak teoretycznie. To, że ja przed chwilą słyszałam, to też nie znaczy, że ona tutaj jeszcze jest, no to więc tak. Zaraz, ja ostatnio te lamy widziałam tutaj, przy żółwim stawiku, ale nie ma. Dobra, nieważne, to nieistotne, on i tak nie ma nic dla mnie do zaoferowania, więc no. Więc tak, dobra, idziemy sobie, ulepszymy te wszystkie rzeczy nasze. Gram teraz na snapshocie 2011a bodajże, w opisie filmu albo w tytule macie, jaki to jest snapshot. I teraz właśnie na sztabkami neferytu w tym stole kowalskim bodajże możemy sobie poulepszać to wszystko i zostają nasze wszystkie tutaj ulepszenia. Więc super, więc ja jestem bardzo zadowolona. Czekajcie, teraz sobie porównajmy, na przykład tu jest 1 do 5,5, mamy 1 do 6,5. Tutaj do 10 aż, pięknie. Tu 8, 7. Super, dobra. I jeszcze trzeba się rozebrać. Tak, ulepsz. Fajnie, bo naprawdę jakbyśmy tracili te umiejętności nasze, te zaklęcia, to tak to nazwijmy. Jaka ja teraz gorgeous jestem. No, to naprawdę dużo czasu by nam zajęło odzyskanie tego wszystkiego, więc to się tak średnio mija z celem. Dobra, ale wy mówiliście jeszcze, że z gamoniami w piekle można handlować, bo trzeba im rzucić te sztabki. I oni wtedy nam coś tam dają. Okej, zaraz zobaczymy. Jak to wygląda? Ogólnie rzecz biorąc, ja w tym momencie gram na Peacefulu i tak cały odcinek będzie wyglądał, bowiem jak się udamy na Wyspy Owcze, tak jak wam wspominałam, będziemy wracać do i kończyć niewykończone nasze projekty, więc no jest mi potrzebny Peaceful. O, od razu zobaczymy, jak to działa. Ja wiem też chyba na 3. Ej, no co mi pana od handlowania ubiłeś? Teraz będę musiała szukać. Wypadł mi stąd. No, pa, pa. O, tutaj są panowie od handlu, bardzo dobrze. Dzień dobry, patrzcie. O. Co? Jest, o, pan... Nie, pan nie jest... A jak rzucę? O, no, tak. Nie podruba, nie podruba. Świeżo z banku. Cicho, że ze skrzyni. No i co? Na wyśmienici? Pan za to co mi dasz? Tylko nie do lawy, niech ja widzę, że pan mi coś dajesz. Guzik nie interes z wami, jak nie nici, to glebę mi dajecie. A coś wartościowego? Czy to jest kwestia, że dostaliście jedno? Obsydian, dobra. Masz, dam ci 2. I co? Za 2 dostanę coś lepiej? Nie, wziął jedno i drugi wziął. No, no i co? O, dostałam potkę. A to? Płaczący obsydian, tego nie miałam jeszcze. Mikstura odporności na ogień. Ja właśnie w miksturki, jak zauważyliście, się też ostatnio bawiłam. To jest fajne, jak oni ich wyrzucają w górę. Co prawda nie jest fajne, jak nas wyrzucają w górę, ale... Ale zawsze coś. Dobra, to powiem wam, że guzik nie interes z nimi, tak na dobrą sprawę. Nie podoba mi się to. Gdzie moja woda? Jeszcze wodę zgubiłam.
No, nie podoba mi się to. Bardziej by mi się podobało, gdyby to wyglądało jak standardowy handel z NPC-ami, że sobie wybieramy, co chcemy kupić, a nie co oni nam no, z koziej łaski dadzą. No, dobra, to ja sobie tu na razie posprzątam, bowiem potrzebuję troszkę miejsca. Tutaj zostawimy. W ogóle nie wiem, co z tym można zrobić, no ale to nic, to ja się jeszcze kiedyś pewnie dowiem. Tak, na razie słuchajcie, nie będziemy zwiedzać dalej Netheru. O, wiem co ja miałam wam jeszcze pokazać. Nie będziemy zwiedzać na razie Netheru, bo czekam już na pełną wersję, aż ona nam wyjdzie. I wtedy sobie zrobię przejście do posiadłości naszej. Co ja jeszcze chciałam schować? To chciałam schować, bo to mi się nie przyda na razie. O, i też, nie, ty wróć. Będę chciała, słuchajcie, zrobić jakąś taką, nie wiem... Dziś czytałam, że można te pumby, wybaczcie, że ja nie pamiętam tych nazw, nazywam ich po swojemu, pumby można rozmnażać grzybami, więc myślałam, żeby zrobić sobie taką hodowlę pump. Chociaż też nie wiem, czy to jest stricte konieczne, bowiem, no, jak tylko wejdziecie do Netheru, to widzicie, ubijecie trochę i pełno tego. Tak, a ja sobie tutaj zrobiłam hodowlę tych grzybodrzewek. No, one są tutaj bardziej na pokaz niż do tego, że na razie do czegokolwiek mi się przydadzą. No, na razie będziemy robić, słuchajcie, nie wiem czy o tym wspominałam, farmę pluskiew. Tak, wybieramy się na wyspy owcze i będzie farma pluskiew. Bowiem... Stwierdziłam, że tak jak wspominałam wcześniej, będę kończyła te wszelkiego rodzaju projekty, które pozaczynałam, a nie są dokończone. Więc w pierwszej kolejności stwierdziłam, że tutaj na tym świecie to jest właśnie farma pluskiew, którą już dawno chciałam. Nie, dobra, ja stąd... ciągnęłam coś? Nie. Chciałam stąd wodę wziąć. Pójdziemy sobie na ten... na molo weźmiemy wodę. Chociaż w sumie dobra, ona nam w tym momencie nie jest potrzebna. A... tam, gdzie będziemy robić, co będziemy robić, to jest woda. Dobra. Więc tak, ja na pewno teraz potrzebuję dużo szkła. Drewno muszę wziąć. A, i jeszcze pszenica. Bowiem wyspy owcze nazywają się tak, dlatego że tam były 4 owce. A teraz ja tam te owieczki rozmnażam, jak tylko mogę, żeby było ich jeszcze więcej i żeby to były stricte wyspy owcze. Prawdopodobnie jeszcze tam powstanie jakaś hodowla, plantacja trawy. Jezu, jak to źle zabrzmiało. Pszenicy. Pszenicy, kochani, pszenicy. Tak, i jakiś tam może domek, coś wiecie, na zasadzie, że jest tam jakiś farmer i opiekuje się tymi owcami i tak dalej. Dobra, my zabieramy to, bo szkła będziemy potrzebowali dość sporo. I tak dzisiaj całego projektu podejrzewam, że z wami nie skończę, bo ja jego już troszkę robię. Zresztą widać po ilości dni, ile mi poszło już. Co mnie wiecznie tu bije? Czy ja w tym... Nie wiem, to ja się chyba sama biję. Nie wiem. Nie, bo zastanowiło mnie to, czy w tej zbroi nie dostaję obrażeń od wody. Co byłoby trochę słabe. Wiem, że nie dostajemy odrzutu bodajże w tej zbroi. Jak się ma całą zbroję. O, odporność na odrzut, widzicie, jest. No, więc fajnie. Aha, jest. Nie, bo miałam mówić, że o tutaj jak mamy pod spodem te kamizeleczki, że w sumie one były pełne jak były diamentowe, prawda? A teraz jak są neferytowe, tak to się powinno mówić? Neferytowe, tak. To, nie wiem, powinno być w jakiejś otoczce, czy jakiś inny kolorek mieć. Nie wiem, coś na ten deseń. No i jak teraz będziemy już mieli farmę pluskie, to ten korytarz sobie ładnie wykończę na kolorowo. I też będziemy mogli zacząć wykorzystywać latarnie morskie zamiast tylko glowstone'a, tak? Więc myślę, że to mi się przyda, zwłaszcza, że słuchajcie, projekt miasta jest już skończony. Nie wiem, czy wam o tym mówiłam, ale projekt miasta jest skończony. I jak już będzie farma pluskiew, to będę mogła się zabrać właśnie za wykańczanie już do reszty miasta. Tak. Co jeszcze miałam mówić? A, że mianowicie, że przez to, że gram na Peacefulu, nie działa fabryka żelaza, ale na chwilę obecną nie jest ona mi potrzebna. Czy coś jeszcze? Chyba nie.
Tak, planuję, co tutaj jeszcze będę robić. Tak się zastanawiam nad hodowlą pand, czy naprawdę jest ono mi do szczęścia potrzebne. Z jednej strony chciałam to robić, bo o tym wspominałam, a z drugiej przytrachać te pandy aż tutaj, no to jednak trochę tego by było i zajęło trochę czasu. No. Samo tutaj robienie tego tunelu też sporo czasu mi zajęło, zwłaszcza, że ja też połowę tego tunelu, zaraz wam pokażę miejsce, od którego go kończyłam, bo w tym momencie, co jeszcze idziemy, to on był jeszcze zrobiony ostatnio. No, a ja go dokończałam po długości i później zaczęłam robić właśnie farmę pluskiew. No, to samo robienie tunelu mi o wiele więcej zajęło, tylko przez to, że zapomniałam, że mam zdjęty hełm, gdzie tutaj mam wydajność pod wodą. No i dzięki temu, na którym to jest poziomie, po prostu wydają się pod wodą. I oddychanie trzecie, no. Miałam to zdjęte i miałam złoty hełm, bo był jeszcze z tego, z neteru. No i przez to co chwilę musiałam zaczerpać powietrze, dopiero później wpadłam na pomysł, że no przecież mogę zrobić sobie mikstury, tak? No, więc tak. Jeszcze chciałabym, słuchajcie, udoskonalić sobie, bo na chwilę obecną ona nie działa, łowiarkę ryb. Bo właśnie będą mi się kończyły troszkę rozdymki do moich potek, więc by się przydały. No, w ogóle jeszcze troszkę w suknie mam 2800 dni. W sumie nie mogę się doczekać, kiedy suknie mam 3000 dni. Kiedyś to na pewno nastąpi. No i fajnie, fajna liczba już tutaj będzie. Dobrze, tutaj zaraz tu powinno być już szkło i od tego miejsca ja zaczęłam robić na nowo tunel. Bo też na dobrą sprawę moglibyśmy górą iść, tak, ale wydaje mi się, że tutaj po równym terenie jednak jest szybciej. Zastanawiam się też tutaj, żeby wstawić tory i torami się przemieszczać, ale chyba nie. Ewentualnie rozważam jeszcze opcję portalu, prawda, neterowego, tam na Wyspie Owczej. To przez neter to już w ogóle byłoby bardzo szybko. Zobaczymy, co my na tych Wyspach Owczych zrobimy. Zaraz zobaczycie, jak to w ogóle wygląda, co tam można tak na dobrą sprawę zdziałać. O, tutaj już zaczyna być widać szkło, to od tamtego miejsca ja już robiłam na nowo tunel. No, tych surowców nie wykopywałam, bo no, nie oszukujmy się, ja tego mam na razie pełno i nie jest mi to do szczęścia potrzebne, a wykopię to, jak będę tutaj ten tunel kończyć właśnie w Mossy Stone'ie, w tych całych... O, tak, odtąd tutaj robiliśmy. O, czym tam jeszcze... Nie pamiętam, jak się nazywają, słuchajcie, te bloki z twierdzy neterowej. Ale to zaraz się ogarnie. Zaraz się prześpimy, żebyśmy mieli dzień. I będziemy działać. W sumie ten dzień nie jest nam aż tak bardzo potrzebny. Ale jesteśmy już w każdym razie na miejscu. Tak, droga kawałek czasu zajmuje. Tak patrzę czasowo, to około 3 minut chyba to będzie. Nie wiem, na pewno. W każdym razie całkiem spoko się idzie. Tutaj właśnie ważna rzecz, którą ja będę musiała sobie sprawdzić. Mam nadzieję, że zapamiętam. To jest poziom 38. Dobrze. Bo będziemy musieli tam wejść i zobaczyć. O, właśnie tam się buduje. A to są właśnie Wyspy Owcze. Dobra, my sobie tu się prześpimy. Ja tutaj troszkę i teren równałam już i jakoś to ogarniałam, bo w ogóle miałam fajną wizję, że spełnicie się na takich wysepkach owczych właśnie. O, to hodowla zaczęła się od 4 owieczek. I macie tutaj, patrzcie, tylko 2 różne drzewka i tak jakby nic więcej. To byłoby całkiem spoko. No, nie mam tego. Nie Optifine'a, żeby wam tu zoomować. Zaraz tam podpłyniemy. Ej. Zaraz, bo ja sobie muszę po pierwsze przypomnieć, jak się to nazywało. Pryzmaryn, tak. Zwykły pryzmaryn, cegły pryzmarynowe, latarnia morska. Nie mam tego ciemnego pryzmarynu, bo on nie będzie mi potrzebny i został już w domu. A stąd, wiecie co? No tak. Nie wzięłam po prostu... Dobra, to mi się przyda. A nie wzięłam craftingu, ale to nic, zaraz sobie z tym poradzimy. To mi będzie potrzebne. Tyle chyba wystarczy. Wezmę to. To zostaje, bo to mi jest zdecydowanie niepotrzebne. Dobra, nakarmimy owieczki i zrobi nam się dalej wolne miejsce. Dzień dobry pani, dzień dobry. Dzień dobry. Smacznego, na zdrowie, na zdrowie.
No a pani to z kim? Tam chyba jedna samotna jeszcze stoi. Proszę, nie jeść, proszę tam się rozmrażać. No, pani też chce się rozmrozić? Proszę bardzo. Nie wiem, czemu zawsze mówię, że owce się rozmrażają, nie rozmnażają, no ale... Tam jest jeszcze jakaś, ale dobra, nie, niech one sobie tam będą. Czekajcie, może siekierka mi się... O, siekierka się naprawiła. To się raczej nie naprawi. Będę musiała się też wybrać do endu i ponaprawiać te graty. To jest właśnie fajne, że jak jesteśmy w normalnym świecie i w netherze, na Peacefulu to wszystko działa na tym. W endzie bez względu na to, jaki jest ten tryb. Jakbyśmy tam na Peacefulu już weszli, to byśmy popsuli, no ale... Na razie nie planujemy. Ha, czekajcie, tam jest... Raz, dwa, siedem... to nam wystarczy, dobra. Do tego nie musimy brać. To zrobimy tak. Tam już weszło. Najbardziej potrzebujemy szkła. Nie ukrywam, że przed tym odcinkiem średnio, ja wiem, ponad godzinę, jak nie więcej, stałam i czekałam, aż mi się, słuchajcie, no chyba nawet prawie 2 godziny, stałam i czekałam, aż się przetopi mi szkło. Tak, bo szkło mi było bardzo tutaj potrzebne. Powiem wam, że tak fajnie mieć te rzeczy neferytowe, ale z drugiej strony średnio cieszą. Fajne było zbieranie tych złomów i tego dziadostwa wszystkiego, ale samo to, że teraz to mamy i to jest tylko silniejsze o jeden punkt. Coś nowego, ale żeby kupę radochy z tego było, to nie powiem. Dobrze, tak, tutaj, tu była twierdza, jak pamiętacie. Jak nie pamiętacie, to x odcinków temu tutaj byliśmy. I tak, ja tą twierdzę musiałam, słuchajcie, rozebrać. Czekajcie, może by się napił człowiek czego? Skol. Dziękuję. No. Ja tą twierdzę, słuchajcie, musiałam rozebrać, żeby tutaj zostały tylko podstawy i jeden blok. No, po rozebraniu robimy sobie po skosie 14 i tutaj robimy sobie, to jest 7 na 7 z Soul Sandu i tutaj do 6. Tak, do 6? Do 6. I tu robimy sobie tubę. I tak z każdej strony. Później ten... ten słup świecący, tak to nazwijmy, ma 25 bloków wysokości. Ja go sobie oświetliłam, żeby tam było lepiej wszystko widać i w ogóle wszystko ładnie, pięknie. No i on normalnie wystaje tam 2 bloki nad wodą. No, zaraz tam... O, na tamtym będzie prościej tłumaczyć, bo tamten się robi właśnie. No, biedna rybcia, uciekaj stąd. Robimy sobie, słuchajcie, na trzy bloki w każdą stronę. Zresztą do poradnika macie link w opisie filmu, jakby ktoś chciał, to polecam. No, bo ta farma pluskiew jest o wiele bardziej prosta, no tak musiałam popsuć, prostsza w wykonaniu niż tamta moja poprzednia z poprzedniego świata. Więc też po to się dlatego się na nią zdecydowałam. Dobrze, potem robimy sobie tutaj obmurówki do 4. Tylko wiecie, co ja spsułam? No w sumie nie spsułam, wykorzystamy szkło do tego, bowiem i tak mamy, mamy kilof z... No... z jedwabnym dotykiem, więc to nie ma znaczenia w tym momencie. Dobra, mamy to na 4, to jest do 2. Tutaj zaraz to będziemy zakrywać. Tylko teraz musimy sobie zrobić takie podejście. O, w sumie tak na dobrą sprawę pana się mogę już pozbyć. O, i tutaj zaraz będziemy wylewali wodę. Mam nadzieję, że ja tutaj nic nie spsuję, bo robię to z pamięci. A też najbardziej to się obawiam, że mi zabraknie, słuchajcie, szkła. I będę musiała znowu wracać. Dobrze, tu poproszę. Ten będę mogła potem wypłynąć? Pewnie będę mogła. Poproszę wodę. A dlaczego to jest tak, a nie inaczej? Aha, dobra, już wiem, bo ja tędy wyłaziłam wcześniej. No nie wpłynę tu, serio. Dobra, wpłyniemy inną drogą. W ogóle o to jeszcze w środku trzeba będzie wszystko wypompować tę wodę, że tak to nazwiemy. No, tam będzie lawa, będą tabliczki. I właśnie jeszcze od tego ja chcę sobie zrobić, słuchajcie,
Wow, przeskoczyłam. A chcę sobie zrobić przejście, taki tunel właśnie na Wyspę Owczą, żeby sobie tutaj przychodzić i nie mieć jakichś tam problemów, że te pluskwy będą mnie tutaj żarły. Dobra, czy to jest równo? Dobrze. Teraz tak, to nam... Czemu to nam spływa bokiem? Dlatego spływa bokiem, bo nie ogrodziłaś, Madziu. Dziękuję. Dobrze, dobrze wiedzieć. Dobrze, to my to grodzimy do tej odległości. Tutaj możemy to też zabudować. Tak samo tutaj to robimy. I teraz ja mam pytanie, czemu tutaj to nie spłynęło? Do ilu ja to zrobiłam? 2, 4, 6, 7. Tam nie było do 7 przypadkiem też? Z której to my strony jesteśmy? Z tej. Dobra, to tutaj możemy to też zabudować. Teraz muszę policzyć. Nie, no było do 7 i tutaj było w tę stronę. A jak ja jeszcze raz to rozleję, to się naprawi? Mam nadzieję. Tutaj to sobie zostawię. O, proszę. Raz. Dwa, cyk. Teraz już wszystko możemy to rozbić. Zaraz potem będę chodziła i to szkło łapała. Tu. Tak, teraz poszło. Dobra, Madzia naprawiła. Madzia czasami umie. Dobrze. Tutaj też możemy... Czemu tam mi znowu coś z boku wypływa? Dobra, my tam sobie zaraz spadniemy. Plum, plum, plum. No, ale ja chcę do góry. O, dziękuję. O, tak. A, bo ja już wiem. Ja już wiem, co ja tu mam zrobić. Tak. Tylko czekajcie. Tu ma być od razu chyba w ten sposób. Tak, bo zamysł jest taki, że one będą miały nam tutaj spływać do środka, tak? To jeszcze powinno być w ten sposób obudowane. Powiem, że dziwną, nie wiem, presję, traumę, nie wiem, coś dziwnego czuję, jak w wodzie buduję. I nawet nie czuję, kiedy rymuję. Dobrze, teraz stąd będę mogła sobie wypłynąć, prawda? Będę mogła, fajnie. Dobrze, to... To teraz tak, musimy pozbijać to wszystko. Bowiem te pluskwy od dołu będą musiały tutaj jakoś pływać, tak? A tutaj to było zrobione tylko po to, żeby zrobić ten nurt, który będzie te pluskwy nam tu spychał. Teraz może ja z tym nurtem wyjdę na górę. Wydaje mi się, że w ogóle ta konstrukcja jest mniej pracochłonna niż właśnie tamta, co robiłam w poprzednim sezonie, bo tamto trzeba było to budować, wszystko tory jeszcze przynosić. No. I jednak to wydaje mi się prostsze. Nie wiem jak w kwestii wydajności tego, no ale się przekonamy. Na pewno na tej wersji gry działa, bo tam, gdzie będziecie mieli link do właśnie pobrania, to tam możecie sobie pobrać tą farmę i sprawdzić, czy to działa, czy to nie działa, ale działa. Dobrze, teraz to powinno iść tak. A, bo ja już stoję, dobra. Okej, na razie nie będę tutaj tego robiła, bo tam... Tam mają iść te. Zaraz, mam, wziąłam. To ma iść tak. Tylko wiecie co, to chyba ma iść wyżej. Dobra, na razie sobie odpuszczę te brameczki, robienie, bo nie pamiętam. Zwyczajnie nie pamiętam, w którą stronę to miało iść. A i tak teraz w tym momencie musimy sobie... Wypłynę. Musimy to sobie zabudować. I będziemy się brali, o ile szkło pozwoli, za robienie kolejnej właśnie takiej... jak to nazwać? Kolumny?
do przechwytywania ich. No mówię, główna kwestia niech szkło pozwoli, bo tam jeszcze mam do przetopienia pół skrzynki, no ale to przy tym trzeba stać, tak? A nie chciało mi się tych skrzynek tutaj przenosić, żeby to było blisko mnie do przetapiania. Zresztą i tak co jakiś czas muszę wracać do domu, bo albo mikstury się kończą, albo jeszcze czegoś innego brakuje, więc no. Dobra. Jeszcze tu. I zaraz przejdziemy sobie na tamten. Powiem wam, że nie wyobrażam sobie budowania tego z tymi z pluskwami, bo to byłaby jakaś masakra. No, tam się rybeczki bawią, to może tam pójdziemy sobie to budować. Mamy ten, mamy cztery. O, jakieś szkło moje tu jest. Czy jest tu jeszcze w ogóle coś moje, co ja powinnam zebrać? Strasznie mi się te bąbelki, powiem wam, podobają tutaj. Pamiętam, kiedyś śmieliśmy się ze znajomymi, że spróbuj strasznie powiedzieć bąbelki. No, śmiałam się, że zrobię kiedyś na to konkurs. Dobra, teraz tak. Raz, dwa, trzy. Ja tu chcę... O, bardzo ładnie. Dobra. I tu będzie po trzy, o ile pamiętam. Raz, dwa, trzy. Tak. O, trzy. Raz do trzech. Dobra, mamy to. Okej. I znowu do czterech to budujemy. Z tej strony, słuchajcie, co ma być wpływ do środka, budujemy tylko na dwa. Jak coś, czyli o tutaj ten poziom już w tym momencie zakończamy. A tutaj boki i tył jeszcze lecimy do czwartego poziomu. No. O, dawno powiem wam, że nie było budowania na odcinku. Takiego jakiegoś... takiego nazwijmy, co wymaga myślenia. O, bo tutaj jednak muszę się skupiać, żeby się nie pomylić w ilości kratek, żeby to, no, wszystko miało ręce i nogi. Więc trochę tutaj nam to zajmuje. Dobra, teraz tam, w tą stronę, robiło się do 6. 3... 6, dobra, teraz już możemy też sobie, tak, to już tu było, tak zrobić. O, żem narobiła. No i nie wyskoczę. Dobra, sobie tędy poradzimy. O. Będę chodziła i zbierała to szkło, bo mi zabraknie, a będzie potrzebne. No, żech. Powiem wam, że też wróciłam ostatnio do YouTube'a, że tak to nazwę, bo ostatnie czasy jakoś i mało seriali oglądałam i jakichkolwiek serii na YouTube'ie, a teraz sobie wróciłam, bo bardzo przyjemnie się buduje, słuchając właśnie jakiejś serii. No i zaczęłam u Staszka oglądać, już pomijam fakt oglądania u kilku youtuberów Oriego, najnowszego. Co prawda sama planuję serię, ale zanim ja ją nagram, to znając mnie i życie, wszystko zapomnę, co tam jest w tej grze, więc za mocno sobie też i nie spoileruję. Dobra. Więc oglądam Oriego różnych, u Staszka oglądam, natomiast Yes, Your Grace. No, takie coś troszkę podobne do Purple Please, do Beholdera. No, to ciekawa giera, muszę wam powiedzieć. I sama się zastanawiam, czy kiedyś jej sobie nie ograć. No, ale to się jeszcze w przyszłości zobaczę. No, bo bardzo ciekawie się zapowiada. Dobra, teraz co? Teraz znowu woda, jak zwykle braki wody. No, dobra, bo nieraz się woda psuje, jak tak się ją łapie i ja nie chciałam, żeby mi się psuła. Ej, no. Właśnie to chciałam powiedzieć. Dobra, tu. Dobra, tu, bo nie wyliczyłam, gdzie tam miałam. O!
Poszło? Poszło równo, dobra. To tutaj też już możemy to zbijać. I widzicie, pół godziny średnio. No tyle odcinek trwał. No tutaj jesteśmy powiedzmy od... No 15 minut. No to w 15 minut idzie, widzicie, zrobić nam jedno... no wykończyć tam to podejście platformy i zrobić kolejną, nie? No i zostaje mi jeszcze jedna platforma i właśnie kwestia połączenia tego tunelami tutaj, żeby one sobie te gadzie wszystkie nam spływały. No więc wydaje mi się, że do kolejnego odcinka na pewno to już będzie wykończone. Czekajcie, bo muszę tutaj wliść. Mogę pod wodę? Tak troszkę pod wodę, o. Dobra. Będzie to wykończone i farma będzie dobrze sobie tutaj działała. A ja natomiast coś właśnie jeszcze podzielam z tą Wyspą Owczą. Nie wiem czemu, strasznie mi się podoba nazwa Wyspy Owcze. Wiem, że naprawdę są takie wyspy. Ja bym chciała, czekajcie, muszę... Dobra, to ja sobie stąd spłynę. Czego aż tam jest moje szkło? No, dobra, fajnie mnie pobąbelkowało, dziękuję, ale ja chcę moje szkło, bo ono mi się przyda. O, dziękuję. Dobra, i jeszcze tutaj widziałam, są moje bloki, które też mi się... O, przydadzą. To jest właśnie fajne, nie wiem czemu też mi się strasznie te bąbelki podobają, jak można sobie nimi wypłynąć do góry. Tak, kupa szczęścia z byle czego, ale to jestem ja. Wiii! O, i właśnie na tej samej zasadzie będą pluskwy działały, będą to wypadać, a potem będą sobie spływały tam. No, i stąd właśnie, jeszcze wam na koniec dopowiem, bo już powinnam kończyć ten odcinek, pod spodem, pod tą tubą, będzie tunel właśnie prowadzący w tamtą stronę do moich wysp. I tutaj sobie zrobię takie pomieszczenie, nie wiem czy do końca, czy te pluskwy będą się same ubijały, czy trzeba będzie im pomagać, no to już się zobaczy w trakcie. Dobrze, ja tutaj mogę sobie już wyleźć na górę i tą część platformy zamykać, a z wami się żegnam. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.